Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pani Małgorzata Teraszkiewicz. Pani Małgorzata Teraszkiewicz jest psychologiem, autorką ponad 40 poradników dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów. Jest autorką innowacyjnych programów z zakresu rewitalizacji edukacyjnej. Pani Małgorzato, co to jest rewitalizacja edukacyjna? Działam. Rewitalizacja edukacyjna to jest, tak sobie można wyobrazić, tak jak jest rewitalizacja miast, czyli od powracanie, żeby tam życie było z powrotem. Takie życie zdrowe jak rewitalizacja starych miast, starych kamienic i tak dalej. Jest taka. Czyli to jest rewitalizacja, rozumiem, procesu edukacji, albo rewitalizacja szkół po prostu, tak? Też rewitalizacja szkół, ale oczywiście nie wszystko naraz się robi, tylko wybiera się jakieś procesy, które są najtrudniejsze czy przebiegają najsłabiej. No ja się głównie zajmuję procesem uczenia się, czyli robię takie programy, w których pokazujemy, że jak się coś wprowadzi albo coś usunie, no to jakby sytuacja człowieka, tych małych ludzi w szkole się polepsza, ale też nauczycieli, bo i rodziców też, dlatego że myślę, że i nauczyciele, i rodzice jakby mają na początku uczniowie powinni mieć więcej sukcesów w szkole, bo to naprawdę jest straszne, że nie wiem, czy tutaj Państwo w ogóle wiecie, że 20% uczniów ma tylko takie wyraźne sukcesy w szkole, więc 80% to jest dramat po prostu. Proszę Ale. Pani, ale ja rozumiem, bo zaczęliśmy rozmawiać o szkole. I to jest, rozmowa o szkole jest pasjonująca. Tak. A ja bym chciał panią namówić dzisiaj i zapytać o roli domu rodzinnego w procesie edukacji. I w ogóle wspomnieć o tym, żebyśmy sobie uświadomili raz na zawsze, Że to jest ten łańcuch, tak. to jest to, ale też, że edukacja to jest oczywiście po to, żeby naszym dzieciom, jak staną się dorosłymi osobami, żeby żyło się lepiej, żeby odnosiły sukcesy, ale też, że to jest przyszłość naszej Rzeczpospolitej, bo bez edukacji i wykształconych ludzi po prostu my zawsze Polska będzie peryferia. I teraz prawem, jeśli mogę jeszcze parę zdań wstępu zrobić, to mamy tak w Polsce, że dzieci idą do szkoły w wieku 7 lat, czyli chyba najpóźniej w Unii Europejskiej. Ten proces edukacji przedszkolnej jest nikły. No, zaniedbany, nie wiem jak to nazwać, ale no, w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie go bardzo potrzeba, nie ma tego procesu. I w związku z tym rola domu rodzinnego przez ten okres pomiędzy, kiedy dziecko staje się już zdaje się pojmować świat, a tymi 7 latami, a także później, kiedy dziecko jest w szkole, a teraz jest w szkole, w jednej szkole przy do 15 roku życia, to rola domu rodzinnego jest ogromna. A domy rodzinne są różne. Tak, są Tak. domy rodzinne, że rodzice są wykształceni no, uczestniczą w procesie edukacji, zapewniają swoim dzieciom różne rzeczy, ale też popychają te dzieci czy współpracują z tymi dziećmi, czy, zaraz to nazwie, pani to nazwie lepiej niż ja, no, w tym, żeby te dzieci odnosiły sukces. No ale są domy, które po prostu. Ja te domy widzę na co dzień i tych rodziców, które popełniają straszne błędy. Tak? Dzieci są, nie wiem jak to nazwać, tak? Ale wstrzymywane w rozwoju, pomiata się tymi dziećmi, nawet nieświadomie i tak dalej, i tak dalej. Więc. Jeśli mam odpowiedzieć, to ja bym zaczęła od takich dwóch rzeczy. Pierwsza to faktycznie do 7 roku życia kształtują się, właśnie tak mówi się w psychologii, ale też z doświadczenia do 6-7 roku życia kształtuje się taka baza, fundament, że właśnie, tak na dobre i na złe, czyli to, co daje dom rodzinny, no ze współpracą no, przedszkola, jeżeli dziecko chodzi do jakiejś instytucji, faktycznie są obszary, gdzie tych przedszkola jest, no to troszeczkę te liczby wzrastają, no ale rzeczywiście ta edukacja przedszkolna jeszcze u nas, no tam ma co rozwijać się liczbowo.
No więc do 7 roku życia kształtuje się takie ogólne przekonanie, ogólny model świata. No bo prawda, prawda, nawet teraz jak rozmawiamy, to każdy ma, mówi, że świat jest taki, świat jest taki, świat jest taki. Jedni mówią dobry, drugi zły, jeden wspierający i tak dalej. Więc to jest coś, co jest, czasem zdumiewa ludzi, jak mówię, że świat nie jest, świat jest, można powiedzieć. A my tu dajemy różne właśnie wartości, opinie, małe wskazówki, takie skrypty na sytuacje, na takie drobne sytuacje, jak się zwracać do rodziców, do obcych ludzi, czy można ukraść bułkę ze sklepu, że to jest małe zło, czy duże zło, prawda? Wszystkie takie przepisy na świat, ale w tym wszystkim też jest, kształtuje się takie poczucie mojego miejsca w świecie, czy jestem wartościowy, czy jestem odważny, czy jestem samodzielny, czyli takie różne rzeczy, którymi się dziecko nasiąka jak gąbka i coraz bardziej teraz też nauka jakby to wspiera, która mówi, że właśnie takie dziecko do właśnie tego wieku szkolnego, to ono słyszy właśnie, a propos tej nasiąkania i tej gąbki, ono słyszy przez ściany, bo jest w takiej fazie, mózg tak działa, że ono słyszy, co ci rodzice mówią, tak, wszędzie, tam nawet właśnie, jak, czy kłócą się, czy wymieniają się jakimiś słowami, to po pierwsze, a po drugie, ono bardziej się uczy z tego, co widzi, a nie z tego, co mówią, jeszcze inna sprawa, prawda, czyli takie modelowanie, jak się do siebie zwracają dorośli, jak zwracają się do nie wiem, jak mówią o jakiejś cioci, tak? Kogo wpuszczają do domu, kogo nie. Więc tak się kształtuje model świata i kształtuje się model, jacy ludzie są, jaki świat jest i jaki ja jestem, prawda, w tym wszystkim. No i tam, gdzie jest względnie, dla mnie powiem tak, najważniejsze wartości to jest szacunek. Szacunek dla siebie, dla ludzi i dla przyrody. I tak myślę, że po tej pandemii to tak chyba na top pierwszy weszło. No to można nazwać też miłość, prawda? Ale to zależy, jak to interpretuje to słowo. Ale szacunek, myślę, że to jest miłość i taka empatyczna postawa właśnie dla ludzi, dla siebie i dla świata. I teraz tak w okolicach tego 6-7 roku, jak my mamy tą, czy właśnie jakieś rozmawiam z jakimiś rodzicami, czy obserwuję, no to jakby bilansem tego wszystkiego, co było do tego czasu, jest to, jak dziecko funkcjonuje. Jak sobie daje radę, czy sobie daje radę, czy nie daje radę, czy właśnie te wszystkie normy, wartości, przekonania, to, co mówi, że mogę, nie mogę, to właśnie teraz tutaj już jest ukształtowane. I to jest bardzo, powiedziałabym, tak silny wpływ na całe życie, że potem, jak już człowiek jest dorosły, to jak prowadzimy terapię z dorosłymi ludźmi, to są te głosy z dzieciństwa, tak? Bo mi ojciec powiedział, że ja do niczego nie dojdę. Albo mama powiedziała, tacy ludzie jak my, nawiasie, nie wiem, biedni, tam jacyś inni, nigdy do niczego nie dochodzą, prawda? Albo się dziecko dowiedziało, że możesz wszystko, ja ci będę pomagał. I to są takie, powiedziałabym, kluczowe takie komunikaty, które nas potem niosą i nam pomagają. Już. Nie, no bo ja rozumiem, szacunek i miłość to jest, chodzi o to, żeby to jest ta podstawowa wartość, tak? Czy to ta paleta wartości. Paleta wartości. Tak. Spróbujmy to przełożyć na takie radę dla rodziców z dnia na dzień, tak? Albo z tygodnia na tydzień. Jakie powinniśmy, mając, ja to przerwę, tak, na chwileczkę, tak? Często widzę matkę, ja mieszkam na wsi, tak? Czy różne matki z dwójką dzieci na spacerze, no i te matki bardzo różnie się te dzieci odnoszą. Czasami są zirytowane, zdenerwowane, prawda? Mówią, chodź szybciej, idź wolniej, tak, co ty robisz? Tak, no w ogóle to taka przemoc słowna. Tak. Może rzadziej jest ten klaps fizyczny, ale po prostu ten spacer zamienia się, no, w taki ciąg musztrowania takiego, tak? Znaczy ten
no bo trzeba pospacerować. To widzę. Tak? Następnie nie wiem, jak jest w domach rodzinnych, ale jeśli mówimy o szacunku, bo rozumiem, że tu jak mówimy o tym szacunku, to mówimy o szacunku do siebie nawzajem, do dzieci, tak? Jednym słowem, takiej atmosferze w domu. Tak? I też, no to teraz jakbyśmy mieli tym rodzicom powiedzieć, co macie robić z dnia na dzień, tak? Rano, wieczorem, jak się do siebie odnosić, tak? Jak się kłócić, tak? No bo kłótni nie unikniemy, ale może postarajmy się powiedzieć, jak się macie naparzać, drodzy rodzice, tak? No to jak się trzeba naparzać, żeby dzieci wyniosły z tego tak? Jakaś jak najmniejsze szkody, albo szkody, tak? Ale no bo jak się naparzają, to już są jakieś szkody, prawda? Bo to dwie kluczowe osoby, takie najważniejsze w życiu, które prowadzą, pokazują dziecku świat, no jak są skłócone, to jest największy dramat, właściwie trauma dla dzieci, tak, jeżeli tak to jest, bo nie wiadomo, dziecko musi na ogół wybrać kogoś, tak, jakieś takie są różne rzeczy, ale chciałam powiedzieć, to co wszystko pan powiedział o tym spacerku i o tym zachowaniu, ale to i w sklepie, i w domu, i wszędzie tak może być, właśnie, no padło to słowo, zachowania przemocowe. I to, co jest bardzo ważne, że w ogóle nasza kultura, polska kultura jest bardzo przemocowa, to już oddzielna historia dlaczego, ale też z takiej nieświadomości, bo my chcemy często właśnie, my, czyli rodzice, chcemy wychować z nieświadomości, może nie z takiej złości jakiejś, tylko z nieświadomości. Mamy wrażenie, że jak będziemy kogoś szturchać, poprawiać, no właśnie, klapsować, co w ogóle straszne jest, w ogóle to jest przemoc fizyczna, w najmniejszym wymiarze nawet to jest już przemoc. Powiedzmy sobie, drodzy rodzice, przemoc fizyczna poniża. Ja to mówię jako 70-latek. Bardzo mówię jako 70-latek, który miał świetny dom z wykształconymi rodzicami i każdy klaps, jaki dostałem w życiu, rzadko, ale mi się to zdarzyło, pamiętam źle. Prostu pamiętasz się to, prawda? Tak, tak. Pamiętam, co no to poniża, bo to jest, no może nie będę już mechanizmu tłumaczyła, ale wrócę do tej kultury przemocy i tego, że właśnie nam się wydaje, bo też tak z tym klapsem ludzie mówią, a co tam, jeden klaps, prawda? Ale właśnie to jest wejście w taką strefę ciała w ogóle dziecka w taki właśnie sposób. Potem tak jak pan mówi, że pan pamięta, ale też na terapii ludzie pamiętają te wszystkie rzeczy i takie mają skumulowane doświadczenia właśnie takiej przemocy i to straszne, straszne. To w ogóle nie można kroku w pewnym momencie, nie można kroku dalej zrobić, dopóki się tego wszystkiego nie przepracuje. Ale przemocowa jest ironia. Przemocowe są takie sarkastyczne, ha, co ty powiesz. Przemocowe to jest wszystko, co właśnie uwłacza. Jaki ty gruby jesteś. Ha, 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 ale się ubrudziłeś, tak? Ale zobacz, Jasia to ma tam piątkę, a ty ledwo, ledwo ciągniesz, prawda? Czyli nam się wydaje, że na przykład przez porównanie właśnie z jakąś Basią, Kasią czy kimś tam, to my motywujemy dziecko, mylimy takie rzeczy. To nie jest motywacja, to jest degradacja psychiczna. I tak na przykład wywoływanie wstydu. Wstyd jest najgorszą emocją, jakiej może dziecko doświadczyć. Od wstydu nie ma ucieczki, bo jak jest taka przemoc słowna, to jeszcze czy takie grożenie, to jeszcze tam można tej matce coś odpowiedzieć, czy ojcu, nie? Tak dzieci często. Jest jakaś możliwość obrony, nieładna, no bo odpowiadam. Wstyd i poczucie winy jest najgorszym, powiedziałabym, takim bagażem, który osadza się na lata. Wstyd, jak mogłeś to zrobić? Przez ciebie mama umrze na serce. To są takie, nam się wydaje, że takie proste zdanka, które mają to dziecko pionizować, żeby ono tam przywróciło się do właśnie do pionu, bo rozrabia, bo coś robi, bo nie odrabia lekcje. Albo nie wiem, nie je obiadu do końca, tak? No właśnie, to jest to. Przez ciebie coś tam się stanie. Albo jesteś jak tatuś. No to jest najgorsze. Straszne. Albo jak twoja matka. Zachowujesz się jak twoja matka, tak? Czyli, a to jest pogarda w tym wszystkim, prawda? Czyli w tych potyczkach między rodzicami często są takie, powiedziałabym, odpryski
No i potem dziecko dostaje takie informacje, naprawdę to jest bardzo trudne. No wracając do słowa szacunek, nie ma tu szacunku, prawda, dla nikogo. No jest trochę taki boksowanie się, boksowanie, przepychanie, więc to ja nie polecam. Ja bym się zastanowiła, jeżeli dużo jest właśnie takich słów, które nam się wydają, że to pomaga dziecku, że pomoże mu tam, zdyscyplinuje go i tak dalej, no ale właśnie ten wstyd i poczucie winy jest mega przemocowe i mega niszczące, więc ja nawet tak sobie pomyślałam, mi to jest trudno nawet tak sypnąć tymi rzeczami, bo rzadko używam, w ogóle nie używam, tak muszę sobie przypomnieć, jak to jest, ale powiedziałabym, że już takie porównywanie właśnie, że jesteś taki leniwy, czyli te wszystkie takie obrażające rzeczy, no to jest wywoływanie właśnie poczucia wstydu i poczucia też winy, tak? Pani Małgorzato, no to jak chcemy, żeby dziecko czegoś nie robiło, chcemy, żeby się je bardziej zmotywować, to co powinien? Chcemy, żeby jak jesteśmy partnerem, czy mężem, żoną, wszystko jedno, przy tym dziecku chcemy, my mamy różnicę zdań, to co my, jak my powinniśmy działać, co mówić temu dziecku, tak? No bo myśmy sobie powiedzieli, co poniża i tak, ale no w komunikacji z dzieckiem no są sytuacje trudne, kiedy trzeba zwrócić uwagę, tak? Trzeba uchronić dziecko przed... No tak, oczywiście, oczywiście. No, chciałam powiedzieć też przy okazji, że to nie jest tak, że na przykład zabranianie czegoś nie musi być przemocowe, bo zabraniamy też różnych rzeczy, żeby było bezpieczne, prawda? I też z wielu badań wynika, że takie dziecko, które nie ma żadnych barier, nie ma żadnych ograniczeń, to ono wcale się dobrze nie rozwija, prawda? To są ci rodzice tacy, co na wszystko pozwalają. Nie. I wręcz przeciwnie, dzieci nawet chcą, żeby były jakieś bariery, bo paradoksalnie mogą je łamać, prawda? Więc tam jak już dojdzie tam te 11-12 lat i dalej, kiedy mamy nastolatka w domu, no to to łamanie tych zakazów jest jakby w tej grze. Teraz co robić? No, moim zdaniem, no, mówi się i to może tak brzmieć banalnie, ale tłumaczyć, wytłumaczyć, rozmawiać, tak? Rozmawiać i to tak rozmawiać, żeby się nie obrażać w połowie, nie? Tylko mówić, no słuchaj, moim zdaniem jest tak i tak, może odrób te lekcje, to będziesz miał mniej problemów potem w szkole, czy takie po ludzku od serca takie powiedzenie, a z drugiej strony powiedzenie, ale to jest twoja odpowiedzialność, prawda, już dziecko tam, myślę, że 7-8-letnie rozumie coś takiego, że jest za coś tam odpowiedzialne i tam te pół godziny nad tymi lekcjami, no jakby w tej roli ucznia jest, prawda? I trzeba pamiętać, że zastanawiać się, to musiałabym jakiś case konkretny złapać, prawda? Jakiś przypadek, ale warto się zastanowić, czy to buduje też odpowiedzialność, bo tak naprawdę bardzo ważne jest, bo my przecież wychowujemy to dziecko po to, żeby ono było samodzielne potem i odpowiedzialne, prawda? Czyli na przykład jak za jakieś wydarzenie stłuczemy, no nie wiem, ktoś naprawdę, no znam takie przypadki, że dzieci tam jakimiś prętami czy sznurami dostają lanie, no ale co to dziecko nauczy? No już abstrahując od tego, że to jest skrajna przemoc, prawda, i to już jest patologia, prawda. No nie nauczy. Nauczy go to, je to, jakby wytłumaczymy, pokażemy jakieś konsekwencje, prawda? No nie odrobisz tych lekcji, dostaniesz dwóje. No dostaniesz dwóje, będziesz mieć dwóje, będziesz mieć kłopoty, tak? I tak dalej. No ale to w życiu jest tyle sytuacji i tyle wydarzeń, po prostu no jakby to przegadać tak spokojnie, bez tych wszystkich takich właśnie poniżających, wywoływania wstydu i tak dalej, no. Dałabym na spokój. Przede wszystkim sprawdzić poziom bezpieczeństwa. Ja bym też tak zrobiła, że czy, no jeżeli mi dziecko chce, nie wiem, wrócić o 2 w nocy przez jakąś niebezpieczną dzielnicę, no to bym powiedziała, dobra, to przyjadę po ciebie, prawda? Jeszcze są takie rozwiązania. Nie wracaj.
Moim zdaniem dziecko musi zawsze wiedzieć, że ten rodzic jest tam gdzieś na końcu telefonu, czy na końcu, no, jak, no, gdzie jest i że on stoi za tym dzieckiem. Stoi, nie ogranicza mu rozwoju, tylko mu pomaga. No. Jeżeli dziecko chce iść na jakąś imprezę, powiedzmy sobie, bo to są takie spory, tak? I mama mówi, wróć o 10, a ma na przykład, nie wiem, 15 lat. No o 10, no nie rozśmieszajmy się, no trochę za wcześnie, prawda, to na ogół impreza się rozkręca. No to tak trzeba też pomyśleć, jak ja byłam w tym wieku, czy ja miałam taką potrzebę, żeby wracać o 10, czy to było przyjemne dla mnie, co ci ludzie, co ci koledzy o tym mówili. No tak bym tak troszeczkę kontekstowo na to popatrzyła. A chciałam powiedzieć, że też miałam taki wykład jakiś czas temu dla rodziców, tam z 300 osób było na sali i spytałam się, też było o nastolatkach, o takich trudnych rzeczach i spytałam się, czy proszę Państwa, czy w okresie dorastania ktoś z Was no, popełnił jakąś głupotę, nie? No, rozrabiał, coś zrobił. No to się las rok jednak się przypomniało, bo przypomniały się te wszystkie wydarzenia. I z kolei, a ci, którzy nie narozrabiali, no to powiedziałabym, no potem mają kłopoty znowu, prawda? Bo są przyblokowani, naprawdę. Ja nie mówię o jakichś szaleństwach, tak? Ale no to są takie lata, kiedy się próbuje różnych rzeczy i próbuje się też tej samodzielności. No a próbuje się trochę głupio, no bo to jest taka faza rozwojowa, że tam hormony szaleją, tak, i nie zawsze to myślenie o przyszłości i o konsekwencjach jest uruchomione. No to bym powiedziała tym rodzicom, zastanów się, czy to jest dobre dla ciebie, czy to jest dobre dla dziecka, co jest dla ciebie ważniejsze, co się może najgorszego stać, jak to coś zrobi. Jak nie chcę odrabiać lekcji, to bym powiedziała, no to jest twoja sprawa, to ty poniesiesz konsekwencje, więc też pozwalać na takie rzeczy, no takie rzeczy, które no, tam nie zagrażają zdrowiu i życiu, prawda, ale żeby zebrało jakieś tam doświadczenie i sobie to wszystko przeżyło po swojemu, bo inaczej nie będzie samodzielne, no tak, taka sytuacja bym powiedziała. Komunikować dzieciom, co my czujemy w pewnych sytuacjach. Bardzo, tak, to na pewno. Ale też tak, żeby nie wzbudzać poczucia winy, tylko że o, jest mi przykro, a myślałem, że przyjdziesz i pójdziemy i wypijemy sobie razem herbatkę, tak? Czyli jakby pokazywać, nie to, że my mamy żal, że na przykład dziecko wybrało wyprawę z kolegą, tak? No bo wybrało. I rodzic rzeczywiście może mu być przykro, ale mówić to takimi słowami, żeby właśnie o, ja tutaj cię wychowałam całe lata, a ty nie chcesz ze mną wypić herbatki, nie? No i to jest poczucie winy. Poczucie winy. Poza tym, znaczy ty wychowałam, no to jak się na mnie zdecydowałeś, to już wziąłeś na siebie to, że mnie wychowasz, tak? No tak. To może nastolatek odpowiedzieć. Ale tu powiedzieliśmy sobie dużo o tym, o relacjach naszych, czyli rodziców z dziećmi, tak, jak z nimi rozmawiać, żeby nie było przemocy, tak, żeby pokazywać wszystkie konteksty, żeby mówić, że dziecko jest za coś odpowiedzialne i ono poniesie konsekwencje. Musi się uczyć tych małych konsekwencji. Tak, to oczywiście. A jak komunikować się z innymi członkami rodziny? Jako model. Oczywiście ja wiem, że to jest trudne, bo czasami emocje są na najwyższych poziomach i zaczyna się kiepsko, ale chyba w jakichś rodzinach możemy się umówić, słuchaj, no jak już dochodzimy do tej emocji, to musimy pamiętać o tym, żeby to robić w jakiś taki sposób, żeby te dzieci obserwowały obserwujące to no, nie miały bardzo złego modelu, to jak się komunikować z nimi, też na zasadzie szacunku, tak? Czyli wymieniać informacje, mówić o swoich potrzebach. Nie chyba. Myślę, że bardzo ważne jest to, co pan powiedział, czyli pamiętajmy, że dzieci uczą się obserwując zachowania, prawda? Tak, czyli uczą się
uczą się, jak się rozwiązuje na przykład konflikty takie, że tam, nie wiem, mąż coś innego kupił albo przyszedł do domu później, tak? Czy żona coś nie tak zrobiła. No, sprawy między dorosłymi powinny być załatwiane między dorosłymi. Tam na pewno nie powinno być przy tym uwikłanych dzieci, tak? Bo mówię, one bardzo cierpią w tym momencie, nie wiedzą, za kim się opowiedzieć i też nie znają kontekstu. Tak, szczególnie jak rozumiem, nie powinno się ich angażować w nasze konflikty, żeby musiały dokonywać wyboru. No myślę, że tak sztuka komunikacji u nas też jest tak jak mówiłam, że z tym wychowaniem i z tą świadomością właśnie, że takie proste słowa, o ty głupi jesteś i tak dalej, to jest bardzo, to jest przemocowe. Też nie wiemy, prawda, jakby nie mamy świadomości, że wiele takich reakcji jest przemocowych. No to tutaj ta sztuka komunikacji, w ogóle komunikacja jest, myślę, też na takim trochę słabym poziomie. Słabo mówimy, nie słuchamy się, nie interpretujemy, interpretujemy tak według swojej trochę historii, a nie wczuwamy się w tego drugiego człowieka. To trudno tak w bardzo dużym skrócie powiedzieć, ale jest tak coś takiego jak komunikacja empatyczna. I teraz tam, gdzie jest taka trochę przemocowa komunikacja, no to trudno powiedzieć, komunikujcie się empatycznie, bo ludzie nie wiedzą, od czego zacząć, prawda, i w ogóle na czym to polega, więc no to jest ciężko. Ale pani to tak naprawdę edukacja społeczeństwa powinna być. Ale pani to dotknęła niezwykle istotnej sprawy i tu zadam pani pytanie takie wprost, czy taki system pomocy dla rodzin, znaczy ja nie mówię patologicznych, ale takich, że w ogóle co jakiś czas się zaprasza, nie, rodziców na spotkanie i się z nimi rozmawia na tematy właśnie dzieci i by było najlepiej, czy w ogóle w Polsce istnieje, czy raczej go nie ma? No, bo no właśnie tam nie ma, to powiedziałabym jeszcze, bo to warto sobie też uświadomić pewne takie koleje rzeczy, bo kiedyś to było tak, że do rodziny w tych domach wielopokoleniowych żyły, prawda? I te tam się te spory, powiedziałabym tak, jak te jak się kamyk rzuci na wodę, to one się tak się rozchodziły, bo tam przyszła babcia, coś powiedzie, dobra, uspokójcie się, nie? Jakoś tam się rozwiązywało w tej grupie, w tym swoim małym klanie różne rzeczy, tam podział sił był, tak? To dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego. No, ale też w traumatycznej sytuacji dziadek przytulił, czy babcia przytuliła. No, ten stres dobry, się tak, tak, tak. To, no, a teraz jak są takie rodziny te nuklearne, czyli nie ma w ogóle tych prawie że krewnych w okolicach, nie ma takiej jakby jaskini, gdzie można się tam schować, przeczekać to wszystko, jak mówię o dziecku, no to jakby są w tym środku, tak, tych wszystkich konfliktów i, no, i nie ma takiej ręki pomocnej, że ktoś przyjdzie i powie właśnie, weźcie, przestańcie tam coś, nie, tak jakoś uspokoi to towarzystwo. Ale chciałam powiedzieć, że faktycznie tak jest i ja od lat to dostrzegam, że jeśli chodzi o takie materiały dla rodziców, taką edukację dla rodziców, to jeśli chodzi o media, czasopisma, to tak do 5-6 lat jest. Nie wiem, czy pan kiedyś spojrzał, bo to zależy, bo tak kobiecym okiem to ja patrzę, tam mamo to ja, matka i dziecko, dziecko i coś, do 5 roku życia. Jak tam to dziecko karmić, przytulać, kąpać i tak dalej. I potem w ogóle ginie, nie ma za dużo ani książek. No już nie mówię, że nie ma żadnych programów telewizyjnych, nie ma takich publikacji, nie ma takich audycji, w której no, myślę, że bardzo dużo by rodzice czerpali, jakby był jakiś określony case, jakiś opis przypadku i pokazanie, jak to robić, prawda? Bo tak to, my tak ogólnie rozmawiamy, no bo strasznie trudno tu... Tak, by... rozumiem, tak, ale... Wszystkie tak, warianty. Tak, możemy powiedzieć... Jakby ja osobiście zbliżam się do tego właśnie, żeby coś takiego zrobić, trochę zdradzam tajemnicę. I tutaj będziemy pracować, jak macie ochotę, to też możemy tu założyć jakąś unię, związek. Chcemy zrobić telewizję dla rodziców, media dla rodziców, gdzie naprawdę
no, w taki prosty sposób, taki model, ale dostępny, bo też wiemy, że no co ja powiem, skończcie tam kurs asertywności, czy skończcie tam, no wyobrażam sobie, że teraz miliony rodziców albo idą na powiem, kursy. Tak, no właśnie, bo przeczytajcie sobie książeczkę, no ale no. Umówmy, że połowa rodziców ma kłopoty z czytaniem. Z czytaniem, ale też nie wiadomo którą, nie wiadomo jaką. Czasami są jakieś bzdury, tak, taka. No więc wszystko to trzeba wyważyć i jakby też zaproponować. Ja bym poszła w tym kierunku, żeby uświadamiać, co jest najbardziej dotkliwe w wychowaniu, czyli właśnie to poczucie winy, wstydu, ta przemoc. No To właśnie. już byłby taki pierwszy krok, żeby tak się zastanawiać, czy to, co mówię, to, co robię, bo to też może być taki gest, prawda, a tam, nie, taki lekceważący. Pani Małgorzato, to tu jesteśmy w bardzo takim ważnym momencie, żeby powiedzieć tym osobom, które nas słuchają czy oglądają, co się dzieje z dzieckiem, czy w umyśle dziecka, no, które właśnie jest tak poniżone, albo w umyśle takiego dziecka, które nagle przeżyło scenę, że rodzice sobie nawymyślali, padły słowa na K, prawda, i różne no wulgaryzmy. inne też. Tak, i rodzice trzaskali drzwiami, rozbili talerze, każdy poszedł do swojego pokoju, tak, a dziecko zostało, czy dzieci zostały, co się z nimi dzieje w umysłach tych dzieci? To, może to jakoś przemówi, jak zapytam panią, ja wiem, że to jest tak, ogólne pytanie, może trudne, ale... Nie, to jest łatwe pytanie, co się dzieje. Tak. Czarna rozpacz, po prostu czarna rozpacz. Są dzieci, które różnie dzieci mogą reagować, bo to zależy od siły odporności psychicznej, takiej wrodzonej, ale od takiego jakby zamknięcia się w sobie, prawda, które no, świat pokazuje, że jest wrogi, że nie ma nikogo, kto dba o niego, tak, że tutaj nawet te ważne osoby, tu jakaś wojna jest po prostu na górze, więc od takiego, no jakby na skali, tak, od takiego wycofania się i to wycofanie się może być włącznie z autoagresją, prawda, czyli dziecko się dzieci w takich, potnie. Jest to tak duże napięcie, że może się pociąć, może też popełniać samobójstwa, czy próby samobójcze, tak, czy mogą być jakieś naprawdę straszne rzeczy, więc to z jednej strony, a z drugiej strony może być, i to bardziej aktywne jest mimo wszystko, no po prostu pójść w takie zachowania opozycyjno-buntownicze, tak, czyli zacząć tam, a to jest sposób zareagowania na tą bardzo niedobrą sytuację w domu, czyli buntownik, tak, rebeliant, może pójść zacząć brać narkotyki, pić, do jakiegoś gangu przystąpić, tak, bo potrzebuje kogoś ważnego dla siebie. Każde dziecko potrzebuje kogoś ważnego, znaczącego dla siebie. Jak ci rodzice mu się wygumkują, że oni nie są, no bo robią takie rzeczy, no to on szuka kogoś innego, prawda? Więc taka może być skala. I w jednym i w drugim przypadku jest to destrukcyjne bardzo, tak? Bo to są ludzie, oni oczywiście potem dorastają i potem w życiu dorosłym, no to jest katastrofa, tak? Katastrofa psychiczna. Hamujemy zdolność dziecka do, w pewnym sensie do rozwoju, bo ono jest skoncentrowane, znaczy jego mózg, czy organizm jest skoncentrowany na tym, żeby sobie poradzić z tą traumą, a nie na no tym, właśnie, żeby być zaciekawionym światem i zdobywaniem jakichś nowych informacji ciekawych. Nie reaguje dziecko na przykład wtedy na jakieś, nie wiem, wycieczki w szkole, czy no dobrze mówię? No to w takiej sytuacji, no to oczywiście piękno świata, że tak powiem, nie jest ważne dla niego, dlatego że jest tak zrujnowany wewnętrznie, że jest jakby jest walka o przetrwanie też własne, prawda? Tak, Tam jest... Mamy problem taki, nie wiem, jesteśmy w fazie, gdy się rozwodzimy, no to wtedy ten świat zewnętrzny nie istnieje. No my jesteśmy dorośli, powiedzmy po roku, dwóch dochodzimy. Znaczy on nie istnieje, on jest zawalony, to jest jest ruina, zawalony, prawda? Znaczy nie istnieje, w sensie, że nie jesteśmy w stanie tam nic dostrzec. Tak? No. Takiego dziecka to jest po prostu ogromna strata rozwojowa też, tak? Jak rozumiem. No w ogóle takie zaburzenia w rodzinie, czyli na przykład no, alkohol w rodzinie, prawda? No to jest w ogóle temat
osobny. Ja tak sobie bardzo często myślę, że na przykład na papierosach jest napisane, tam wywołują jakieś choroby, prawda? Jest tak na każdej paczce papierosów, można sobie w kiosku zobaczyć. Na żadnym alkoholu, na żadnej butelce nie jest napisane, że alkohol zabija ciebie i twoją rodzinę. My pracowaliśmy też w takich PGR-owskich miejscach, gdzie może pan sobie wyobrazić, tam głównie alkohol, prawda? No, dzieci chodziły do szkoły, więc jedyny posiłek, jaki jadły, to było w szkole, tak? Bo no, rodzina permanentnie w stanie upojenia. No to tak naprawdę te dzieci, jak to wygląda? Nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje umiejętności. Oczywiście problemy tutaj z funkcjonowaniem poznawczym. No przede wszystkim są jak są takie zwierzątka, takie przerażenie, tak? Życie w przerażeniu, tak? W przerażeniu i w braku pomocy. Więc ja akurat pracowałam z nauczycielami, bo to było w szkołach. No i mówię, no zamiast, no tam oczywiście słabe stopnie miały te dzieci, prawda, więc no słabe, trudno się dziwić, jak w nieustającym lęku, w nieustającej takiej przemocy, ale po prostu zamiast uczenia ich, mówię, ja bym w ogóle zlikwidowała lekcje, tylko dała im takie zajęcia właśnie takie, właśnie rewitalizacyjne i zrobiliśmy coś takiego, tak, żeby ich jeszcze może uratować, tak, z tej sytuacji. No bo nie ma co ukrywać, że te rodziny już są dysfunkcyjne, już z nimi to już nie wiem, jakby pracować, bardzo rzadko, nie wierzę w to dokładnie. No tam musiałyby być specjalne ekipy jakichś społeczników, jakichś street workerów, którzy podniosłyby taką osadę, ale to naprawdę specjalni ludzie, to już nie nauczyciele na pewno, nie jacyś, nie my. Tak. Chciałbym panią zapytać, no bo wszystko mówimy o rzeczach technicznych, ale trudnych, tak. Trudnych, tak, ale rozumiem też, że to wsparcie czy dla rodziców nie to, to sobie już opowiedzieliśmy o tym, że nie ma ani prasy, ani telewizji, ani nie ma możliwości nawet. Powiedzenia się właśnie. Tak, no. Właśnie, że to wszystko. No, powinno się obudować rodziny takimi możliwościami. Ale chciałbym panią jeszcze zapytać o taką zmianę, którą obserwuję. No, ja wychowywałem się w latach, kiedy grupa rówieśnicza, czyli moi koledzy na podwórku i koleżanki, z którymi szalałem i robiłem różne rzeczy głupie i mądre, no to była po prostu niezwykle edukacyjna przygoda życia, bo myśmy tam robili różne głupstwa, ale też trzeba było sobie zmontować huśtawkę, jak trzeba było. Nieraz się z tej huśtawki spadło ktoś na rękę. Tak? Trzeba było użyć jakichś patyków, żeby zamienić je. W moich czasach to mówiliśmy się głównie w wojnę, no bo ja jestem baby boomer, tak, i moi rodzice przeżyli wojnę, więc wojna była obecna w opowiadaniach, więc myśmy tę wojnę z kolegami, więc trzeba było z patyka zrobić karabin, tak? Trzeba było pójść, rozpalić sobie ognisko i rodzice nas wypuszczali. A teraz ja widzę, że matki trzymają te dzieci przy sobie, na swoich podwórkach własnych. Na każdym podwórku trampolina i każdy sobie skacze dziecko, każde u siebie. Czy to jest... Samotne takie, prawda? Tak, czy to w ogóle nie powinniśmy jednak jakoś zmienić tego zwyczaju, postymulować, zachęcić te dzieci, żeby jednak... Ci chłopcy pobawili w jakieś podchody czy coś, bo czasami aż mi ich żal, że po prostu oni jakoś coś tracą, tak? Mam rację, czy? No bardzo tracą, bo tracą taki kontekst społeczny, ale chciałam powiedzieć, że, no bo to, dlaczego ten kontekst społeczny, bo tak może rzucam skrótowo, bo tracą to wszystko, co na tych podwórkach było, że się... Ja też pamiętam, ja też wychowana na podwórku. Człowiek się pokłócił, potem pogodził, czyli czego się uczył? Komunikacji, właśnie, budowania czegoś. Uczył się samodzielnego, jakieś reguły, bawimy się w to i w to, prawda? Tam było życie i tam parę godzin się spędzało, prawda, na tym podwórku, tam dopiero koło 8 rodzice ściągali do domu, krzycząc na kolację, wołając na kolację.
Teraz mamy, no bo to tak, to wychowanie to tak jest, zmieniają się fronty. Teraz jest to wychowanie pod tak zwanym parasolem, prawda, że było bezpiecznie. I to się mówi tacy rodzice helikoptery, czyli oni są na każde żądanie. Tam takie małe dziecko nawet nie ma czasu, czy małe, czy duże, nawet poczuć, co by chciało, bo tu już jakby jak wróżka, ci rodzice wszystko odgadują, wszystko dają, to mówimy o takiej skrajności, prawda, tej drugiej, a tam wszystko, żeby miało, prawda, żeby nie cierpiało, żeby nie poczuło, że jest gorsze, więc nie wiem, jedzenie, ubrania i tak dalej, i tak dalej. No i teraz rzeczywiście ta samotność tych dzieci rzeczywiście no, nie istnieje podwórko, prawda? Nie istnieje podwórko. Nie ma takich przestrzeni na jakieś tam place zabaw są. No widziałam, że i na wsi, i w mieście są te place tak, zabaw. Ale proszę mi to pozwolić sobie przerwać. Ja to, te place zabaw, to my plac zabaw z moimi kolegami to musieliśmy sobie sami stworzyć. Tak? Sami i zrobić, no. Zrobić platformę czy domek na drzewie, tak? I schodki, no, żeby tam wejść, tak? I jakiś drążek, żeby się podciągać i przewijać, tak? I, a tutaj wszystko, kurczę, gotowe i tylko w zasadzie mam iść i tam się bawić. Wszystko gotowe, jeszcze tam, no jeszcze można wyobraźni użyć, tak? Żeby z tego gotowca coś zrobić. Jeszcze tam można coś zrobić, to nie jest taka zamknięta sytuacja. No gorzej, że te zabawy aranżują rodzice, tak? Że oni wszystko wymyślają za te dzieci i to też bym powiedziała, że to jest kwestia świadomości, bo oni myślą, że dobrze robią, że ich właśnie wspierają ich rozwój. No jak wspierają, jak tam nie ma odrobiny autonomii, nie ma odrobiny samodzielności i nie ma odrobiny ryzyka, prawda? Czyli no tak to wszystko robią, żeby dziecko się nie przewróciło, nie wiem, nie przewróciło, nie otarło sobie łokcia, zgłodniało, bo broń Boże, tak? Czyli no tak, takie... No właśnie, i to jest zabawne, dopóki takie dziecko nie wyrośnie, bo taki dorosły, wychowany w ten sposób, no to on nagle myśli, że cały świat powinien być dla niego, a tutaj pierwszy jakiś pójdzie do pracy, coś zrobi, spotka jakąś koleżankę, czy jeżeli to jest dziewczyna, kolega, coś się nie układa i już, i zmiana, prawda? Czyli nie ma tak, że się nad czymś pracuje, coś tam... Jakby wszystko jest, wszystko musi być, no nie ma tego momentu, to tak jak teraz mówią, wszystko jest powierzchowne, że się nie naprawia rzeczy, tak, nie naprawia się relacji, tak, nie naprawia się, ale też nie pracuje się nad tym, tylko jest taka bezradność trochę, tak, jak coś tam szef źle mi w pracy powiedział, to rzucam pracę, tak? Coś mi się tam nie układa. Nie ma refleksji, że ten szef może mieć rację. Może no ja... mieć rację, tak? Albo że ja jednak rzeczywiście może jak się spóźniam przez 5 dni do pracy po 10 minut, no to coś w tym jest, że on mi uwagę daje, tak? No ale oni nie przyzwyczajeni są do uwag. Mówię o tych dzieciach takich właśnie pod tym parasolem wychowywanych, takie... Jakby to ich określić, no przesłodzone z kolei to jest, tak? No ale przesłodzone, no i w ten sposób w środku to jest cienka, miękka, słaba psychika po prostu, tak? Czyli taka niepotrzebna wrażliwość, tak? Bo to akurat nie jest potrzebne, to nie sprzyja nam. Człowiek będzie się trochę otrząsnął i powiedzieć, dobra, spróbuję jeszcze raz, albo się trochę poprawię, ale też mieć trochę samokrytyki, prawda? No, panią zapytać, bo wspomniała pani tutaj w naszej rozmowie nie tak przed chwilą o burzy hormonów, że tutaj, bo nastolatkowie teraz są w jednej szkole, to czasami patrzę na te szkoły, to jest szkoła podstawowa w polu, nawet nie we wsi gminnej, tak, i dzieci tam przybywają od 7 do 15 roku życia bez żadnej zmiany, tak, i rozwojowo to jest no, kiepsko, bo one nic nie widzą oprócz tych samych nauczycieli, tylko samego pola, no, i tak dalej, i tak dalej, i dobrze, ale nie o szkole, to jeszcze może następny raz, ale weźmy tej burzy hormonów. Tak, mamy z 15-latkami do czynienia i teraz 12-latkami zaczyna się burza hormonów, no i zaczynają się problemy, no, różnicy płci,
i no, jakieś rozmowy o seksie. Jak w ogóle byśmy powiedzieli rodzicom? Rodzice w Polsce moim zdaniem nie umieją rozmawiać o seksie. Tak? Ja widzę czasami dorosłych ludzi, którzy też nie umieją rozmawiać, bo to się zawsze o seksie w Polsce na ogół się rozmawia, że się używa wulgaryzmu, tak? I robi się głupie uśmieszki, tak? Natomiast nigdy ta rozmowa przynajmniej z mojego doświadczenia, tak rzadko schodzi na jakiś temat normalności, że to jest jakieś normalne, że widzę w tym właśnie te braki gdzieś tam właśnie z tych na stole, tych właśnie braków komunikacji, czy jak rozmawiać w takim razie z takimi nastolatkami o tym? Ja myślę, że no właśnie tak trochę skaczemy faktycznie po tych tematach. No temat tabu u nas, tak? Bo jest kultura wstydu. Tak. Nie wiadomo, skąd te dzieci się biorą. No tak, ale może one są bezradne w różnych sytuacjach życiowych, tak? Bo nie umieją być dyskretne, nie umieją być ciepłe, tak? Nie umieją po prostu poradzić sobie w różnych sytuacjach. Dobrze mówię, czy ja nie wiem, jak... No tak, oczywiście, no jak nie umiemy rozmawiać, no tak to potem jest, że potem no jakby w takie nieszczęście się trochę brudnie, tak, bo no właśnie tak to jest. Ale chciałam powiedzieć, że teraz powstaje, tak, z jednej strony, jeśli chodzi o szkołę, no to mamy tutaj zabronione wszystko, prawda, to... Tak. Już poptokę teraz. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, dlatego, że przecież... Jak zabronimy i nie będziemy mówili, to problem się nie zniknie. To znaczy tak, bo robimy, jeżeli domy rodzinne sobie nie radzą, no to w końcu stwarzamy problem tej młodzieży, a potem dorosłym ludziom w tym, a potem się te związki jakoś rozpadają, albo ludzie nie umieją się komunikować. W zasadzie same nieszczęścia wynikają z tego. No same nieszczęścia. No może powinno być tak, że właśnie powinien się pojawić no jakiś program, jakiś coś takiego, żeby po prostu różne case'y, bo to najłatwiej jest na jakichś takich przypadkach rozmawiać, bo rzeczywiście tu jesteśmy przyblokowani. Niektóre te były takie warsztaty dla dzieci właśnie z takiej edukacji seksualnej i one według mnie na przykład były za wulgarne. I tam była krytyka, prawda, że coś, ja nie będę rzucać nazwami teraz tych organizacji, ale czy nie powinno być? Tak bezpośrednie były, że dla mnie osobiście, prawda, tak aż za bardzo. Uważam, że można rozmawiać. Ja myślę, że po prostu spokojnie, jak dziecko coś mówi, to my na to odpowiadamy, aż ono uzna, że tam wyczerpie. Nie trzeba przed szereg wychodzić i mówić więcej. Trudno powiedzieć, w jakim wieku, kiedy dziecko zadaje pytania, wtedy się odpowiada, tak? Czy taka sformalizowana edukacja seksualna, no w szkole powinna być według mnie. Są ludzie, którzy są do tego przygotowani, potrafią tam, mają cały ten warsztat, mogą to przeprowadzić. No byle tak, byle znowu nie wiem, nie robić takiego oświetlenia, że to jest strasznie ważne, bo to znowu... Prawda? Robimy to normalne. Czyli... Są momenty, kiedy jest ważne, kiedy są momenty, kiedy życie jest, tak powiem, poza trochę. Tak? Ale... No tak, ale też pośród wielu książek, które tam napisałam, byłam też tłumaczką takiej książki Moje ciało, coś, ja już tytułu nie pamiętam, wydawnictwo WAP. I to była publikacja amerykańska ze Stanów. Były dwie książki i do tego taki ćwiczebnik. Ja ten ćwiczebnik tłumaczyłam dla dzieci, dla młodzieży. Szczerze mówiąc, jak czytałam, bo przeczytałam te dwie książki, żeby mieć kontekst. Tam była książka dla chłopców, książka dla dziewcząt. I powiedziałabym tak, no nie to, że wszystko było dla mnie nowe, ale niektóre rzeczy się dowiedziałam z tej książki, bo była napisana bardzo ładnie, w wyważony sposób. Nie było takich tabu tematów, jakby o wszystkich rzeczach, ale też niektóre rzeczy mnie zadziwiły, no bo no nie byłam dorastającym chłopcem, tak, więc tam na przykład jakie problemy mają dorastający chłopcy, tak, no nie przyszłoby mi do głowy. Fantastycznie zebrane te problemy, więc powiedziałabym, że po prostu takich książek też nie ma. I ja je puściłam, mimo że one były
Ja jej tłumaczyłam gdzieś w 90 chyba 6 roku, więc już lata temu. Ja jej dałam dzieciakom na przeczytanie i one poprosiły, o tak, o, i się okazało, że jakieś takie drobne rzeczy, nie wiem, typu powiem wrastające włoski, tak, że nie wiem, jakoś tam jak dzieci się golą, czy panowie się, nie dzieci, tylko panowie, to te włoski z powrotem wrastają, że to jest jakiś tam duży problem, tak, albo duży problem, jeśli chodzi o rozmiary różnych narządów, tak. I się okazuje, że właśnie te dzieciaki, o tak, właśnie zaczęły to czytać, być może, że nie przyszłyby do nikogo tam, do nauczyciela, do matki, bo też nie wiedzą, że jest inaczej, więc tak. Dopiero taka książka pokazuje, że może być taki problem i one, także myślę, że ta edukacja jest bardzo potrzebna, ale czy jesteśmy do niej przygotowani, czy rodzice są przygotowani, to nie wiem. No to jeszcze chciałem zapytać panią... Chyba nie, o tak powiem, chyba nie. Nie, nie, też tak uważam, że nie, że po prostu nas nie przygotowywano do, znaczy nas, nie mówię akurat o nas dwoje, tak, tylko że w sensie rodziców nie, nikt nie przygotowywał i nie jesteśmy w stanie. No właśnie. Nie jesteśmy w stanie się, rodzice nie są w stanie się zmierzyć z tym problemem. Tak? No nie, no skąd mają wiedzieć, jak mają to powiedzieć? Jak sami nie wiedzą, no to byłby cud jakiś, jakby się okazało, że nagle potrafią. I nawet nie wyobrażają sobie, że można o tym w jakiś sposób rozmawiać, tak? Na ogół się chowają. No dobrze, ale to odłóżmy to, bo to jest ważne. Natomiast chciałbym panią zapytać jeszcze o relacje rodziców tych dzieci, które już są w szkole, a szkołą. No bo wydaje mi się, że też jakiś tutaj jest, nie wiem, jak to nazwać, deficyt straszny, albo że w ogóle nawet konflikt ciągły między nauczycielami a rodzicami. Także nauczyciele są roszczeniowi i oczekują, że nauczyciele wszystkiego dzieci nauczą, tak? Nauczyciele z kolei też sobie z tym nie radzą. Ja rozszyfrowałam ten konflikt kiedyś, bo to faktycznie jest taki rdzenny konflikt między rodzicami, nauczycielami i uczniami. Powiem to humorystycznie, to rozszyfrowałam. To jest tak, w okolicach tego tamte 6- czy 7-latki idą do szkoły i dziecko spod władzy rodziców przechodzi pod nauczycieli. To jest taki nauczycielki na ogół. Tak, to jest taki moment rozpoczynać. Wczoraj właśnie rozmawiałem o tym ze znajomą i ona mi w kontekście właśnie naszej dzisiejszej rozmowy, i ona mi mówiła właśnie o swoim wspomnieniu bardzo złym, jak szła do szkoły i po prostu dla niej to był dramat. Dramat, że ona zniknie jej mama i ona nagle znajdzie się w szkole. Tak? I oczywiście, że to było jakiś błąd pewnie popełniony przez mamę, która nie przygotowała dziecka, czy dom rodziny nie przygotował dziecko na to, że powinno być bardziej samodzielne, ale ten z drugiej strony to zupełnie obce, że tak powiem, środowisko szkoły i ta nauczycielka, która była, wyglądała, że jest sroga, niedostępna. No to ja przepraszam, przerwałem pani, ale to mówię... To rzeczywiście. Ja myślę, że tak. Po pierwsze to jest ważne, co rodzice mówią dziecku, które się wybiera do szkoły. No, bardzo fajnie, nie daj Boże... o tym, że to przychodzi, dziecko przychodzi spod władzy mamy czy rodziców, pod władzę nauczyciela, tak? No tak, ale w tym sensie, że po pierwsze chciałam powiedzieć tak, że jeżeli mówią, o pójdziesz do szkoły, to cię tam nauczą, albo pójdziesz do szkoły, to coś, czy też jest ważne, czym to, bo ta dziewczynka, którą pan tutaj opowiadał, to dziecko mogło być w takiej sytuacji psychologicznej, że ono było troszeczkę źle nastawione, tak? Przez mówię tak, troszeczkę źle nastawione, że no tam będzie ciężka praca i tak dalej. Ale powiem o tym rozszyfrowaniu tej sytuacji. Dziecko przychodzi z domu, wychodzi do szkoły. Z moich doświadczeń wynika, że te panie nauczycielki w klasach 1-3 są cudowne na ogół. Tam może jakieś to miała pecha, trafiła w coś, ale na ogół to są najlepiej przygotowane nauczycielki z całego systemu, bo one są tak, no, śpiewają, tańczą, recytują, one lubią te dzieci. Naprawdę to jest, powiedziałabym, taka grupa. Ja bardzo lubię nauczycieli przedszkola i 1-3, bo to są prawdziwi nauczyciele, tak z sercem. Tak? Nawet oni trochę za dużo tego serca dają, bym powiedziała.
No ale tak, przychodzi i to jest też taki wiek rozwojowy, gdzie się wychodzi z domu w świat. Pierwszy taki skok w świat. To jest też rozwojowo taki etap socjalizacji się nazywa, tak? Od 7 do 18 roku życia. I pewne doświadczenie trzeba zebrać, żeby tam przeskoczyć do tego życia dorosłego, tak? Cały ten 6-18 to jest etap socjalizacji. No i teraz to dziecko, przecież jak się porozmawia z takimi, co takie mają pozytywne doświadczenia, większość chyba ma pozytywne, tam przecież biegną te zeszyciki, linijki, tam zbierają już rok wcześniej te wszystkie piórniczki. No więc jeżeli, tu największy problem jest taki, że rodzice mówią, zdrada, zdradziło mnie, ja tyle lat wychowałem to dziecko, a teraz jest najważniejsze, co, bo pani powiedziała. Przecież jak ktoś tam z małymi odrabia lekcje, to on mówi, nie, bo pani powiedziała, że tak, nie? Czyli pani jest święta, pani powiedziała. Jest taka zdrada społeczna i ja czasem się... Jak... No, zabiera mi dziecko, tak? Tak, w ogóle zabrała mi dziecko, tak? Czyli tak naprawdę to jest niegotowy rodzic, żeby to dziecko odpuścić. No tak. I nie rozumie tego, że on ma to dziecko wychować, żeby było samodzielne bez niego, prawda? I to ja jest uważam, ten etap. Że to jest wspaniałe, że dziecko spotyka nagle takiego w szkole przewodnika, tego nauczyciela, który jest ważny dla ważny. Niego, tak? Którego no. Będzie przeprowadzi go przez ten okres wstępnej edukacji, przygotuje do tej klasy czwartej, piątej. No ale tam jest zazdrość na podłożu. Rodzice ja nie tak myślę. Nie bądźcie zazdrośni, ale o nauczycieli pierwszego. Tak, roku. Ale ja sama trójkę dzieci przepuściłam przez szkołę, bo trzy córki. I czułam, ja no, z taką no, wysoką taką, ja mam autodiagnozę, mówię, coś jest nie tak. No faktycznie, no mówię, zabrała mi dziecko, tak? Czyli jak mi dziecko po raz któryś wieczorem mówi, o, bo ma kasztany, nie takie, bo pani mówiła, że takie, to ja mówię, no chcę powiedzieć, daj mi święty spokój, tak, z tą panią, nie? Tak, idź do cholery z tą panią. I ja uważam, że tu na początku i tak jak pracuję z nauczycielami z klas 1-3, mówię, słuchajcie, wyciągnijcie ręce do tych rodziców, że oni, bo oni są, oni cierpią. Tak naprawdę oni cierpią. I jak ojcowie też cierpią? Ojcowie, no tam mniej na tych wywiadówkach chyba w tych szkołach, ale ci wrażliwi na pewno, tak? Chociaż z ojcami to jest inna sprawa, bo potem już stają się bardzo ważni tam za parę lat, 10 lat, to już znowu wzorzec, prawda, też taki społeczny, więc oni sobie tam odblokują. W ogóle bym powiedziała, tak podsumowując jakby, że rodzicom należy się dawka psychologii rozwojowej. I tak naprawdę oni powinni wiedzieć, co się z tym dzieckiem dzieje. I powiem tak, przeskoczę trochę. Na przykład w okolicach 13 roku życia jest taki konflikt z matkami często. I te matki nie bardzo czują się też urażone, prawda, tam poranione, że coś się dzieje. A tak naprawdę to jest trzeci już, nie mówiłam o dwóch pierwszych, trzeci krok dziecka, żeby się odpępnić od matki. Czyli musi być jakieś zachowanie, żeby po prostu zostać samodzielnym, prawda? Żeby się wyswobodzić. To jest przykre. I to jest przykre i ja to tłumaczę też rodzicom, matkom i one, o Jezu, to już rozumiem, prawda? Czyli ja bym powiedziała tak, ta cała psychologia rozwojowa w detalach, kiedy się co dzieje, kiedy jest właśnie, następują te procesy, że to dziecko zbuntowane, jak ma 4 lata, to nie jest zbuntowane, tylko ono chce być samodzielne i to wszystko trzeba krok po kroku im wytłumaczyć, bo inaczej mamy takiego 40-letniego synka, co w sweterku u mamusi na zupce siedzi. I tak, teraz... I nie chce się wyprowadzić w dodatku. Nie chce się wyprowadzić. Mamusia trochę chce tego synka, ale trochę chce, żeby był dorosły. No, czyli to... potem jest problem tak naprawdę, co ona nie ma, chce. Nie ma relacji z kobietami żadnymi. Znaczy, może jakieś tam przygodne, tak? Ale,
i po prostu jest. Nie, no nie gotowy, prawda, bo jest nieodstępniony, w ogóle, ja, no to taka reklama była też w telewizji, że on tam parę lat temu, że on w tym sweterku, prawda, taki uzależniony wiecznie, bo się nie wyprowadzi, bo nie wiem, bo nie ma pracy, nie, jeszcze, bo tu siedzi biki opierunek, jakby, tak. No jest to oczywiście bardzo niszczące, bo dla obu stron, tak, bo ta matka też nie żyje swoim życiem, tylko żyje. No, także tu przerobiliśmy bardzo dużo problemów, bardzo Ja trudnych, bardzo takich. Mam nadzieję, że pani się da jeszcze namówić na to, żebyśmy, no, może w ramach pani pomysłu też, żeby po prostu każdy ich zgłębił, bo mnie na przykład ta psychologia rozwojowa dla rodziców, no to po prostu aż podskoczyłem z zaciekawienia. Rodzicem raczej nie będę w moim wieku, ale uważam, że to jest niezwykle ważne. No, bardzo, bardzo ważne, bo po prostu to wyjaśnia i zawsze jest tak, że jak się czegoś dowiadujemy, to nam po prostu jesteśmy bardziej świadomi, tak, że coś, że są kryzysy rozwojowe. Inaczej na tego nastolatka popatrzymy, ale też kryzys rozwojowy ma ten zbuntowany czterolatek, czy niegrzeczny dwulatek. To jest kryzys rozwojowy, który nie wziął się z kosmosu, tylko wszyscy tak, każde generacje, wszystkie dzieci przez to przechodzą. I jak zostanie stłumiony taki kryzys, słucham? Mówię, od tysięcy lat pewnie przychodzą. No tak, od wczoraj chyba ktoś powiedział, nie wiem czy nie minister edukacji, że od miliardów, ale od tysięcy. Od tysięcy lat, myślę, że tak, to się nazywa ontogeneza, prawda? Ontogeneza, czyli wiadomo, że są etapy rozwoju, że to jest powtarzalne. To nie jest tak w punkt, że jak masz 11 urodziny, to akurat wtedy, ale mniej więcej w tych okolicach. I to po prostu jest tak, że jak jest przyblokowany jakiś jeden etap, to ma to konsekwencje dla dalszego rozwoju, prawda? Że właśnie albo ten synek nam w tym sweterku, albo jakieś opozycyjno-buntownicze przejdzie w jakieś, no już, prawda, rebelie i inne rzeczy, więc my mamy, mam nadzieję, wszyscy rodzice mają taki plan, żeby dziecko nasze było szczęśliwe i bezpieczne, prawda, i żeby, nie wiem, wartościowe, może żeby jakieś fajne rzeczy robiło, które daje mu też, co może dawać, to takie szczęście, tak? Tak, właśnie. No właśnie, może nie bójmy się tych słów. Właśnie, bo. No i teraz trzeba sobie, no właśnie, ale wiedza na ten temat, jak to robić, no mówię, jest niewielka i na pewno nie przez drogę, o czym mówiliśmy, nie przez drogę przemocy. Tak. Tego się nie osiągnie. Także ja jestem otwarta, tu bardzo chętnie na te tematy możemy się zastanowić, jak to zrobić, żeby to upowszechnić, żeby ludzie, bo powiedziałabym jeszcze tak, że jak ludzie się tego dowiadują, to nie mają takiej blokady, to chętnie zaczynają myśleć o tym wszystkim. No ale jak człowiek nie ma wiedzy, no to nie ma też narzędzi, prawda? Nie ma. I się często blokuje wtedy, prawda? W sensie takim. No jak nie ma wiedzy, to nie ma po prostu jak pomyśleć, no bo tak myśli jakby rutynowo, tak jak może. Także bardzo ważne tematy. Bardzo się cieszę, że to w ogóle odważne te tematy są, prawda? Tak, no co? No, ale czy my chcemy, żeby młodzi Polacy byli szczęśliwi i żeby nasza Rzeczpospolita była krajem rozwiniętym, gdzie są ludzie przedsiębiorczy? No tak, chcemy. No to w końcu to nie możemy ich zamykać. Musimy działać na każdym szczeblu, w domu rodzinnym też, tak? Trzeba im dawać skrzydła. Skrzydła, prawda? Właśnie. Skrzydła, tak. Właśnie. Tak. Ale to trzeba też pamiętać, że też skrzydła to po prostu albo mogą być wielkie i piękne, albo takie połamane. No i. Ale to też ważne są, przecież nie mówimy tylko iść do przodu na wszelką cenę, mówiliśmy też wartości, tak? No właśnie. Tak, wartości, inni ludzie, środowisko, tak. No nie mówiliśmy tutaj o dekalogu, ale pewnie gdzieś jakbyśmy mówili o wartościach, to też to jest ważne. Także. No, przede wszystkim, prawda, bo tam no, miłość przede wszystkim też, tak, no właśnie. Od czego zaczęliśmy, prawda? Miłość i szacunek. Tak, miłość i szacunek.
Tak, Tak, wybierać. świat byłby piękny i miłe miejsce do mieszkania i do życia. Ja bym powiedziała, że jesteśmy taką gromadą w jednym domu jednak. Ja mówię o ziemi w ogóle, prawda? Bo tak też po tej pandemii, po tym wszystkim tak, takie ludzie tak mówili, że świat się jakby zatrzymał, że dał nam do pomyślenia, do refleksji, żeby ludzie się też zatrzymali, bo my tak pędzimy. Pan też chyba na początku właśnie dał taki przykład, że na tej pani na spacerze, że szybko, szybko, tak? My do tych dzieci... Ale nie wiadomo dokąd. No, nie wiadomo po co. No po co, tak? No bo jak już poszła na ten spacer, to niech już wolno tam idą i niech sobie to dziecko w tej kałuży, w tym piasku. Tak, niech tu zobaczy robaczka, zębie listek, no. Bo niech mama się pochyli i niech powie, się pochyli razem z nimi, sobie obejrzy. Tak, właśnie. Buduje czasami się... nam się wydaje, no bo ja nie wiem, dlaczego szybko ma być na tym spacerze, tak? A to już oddzielna historia. Chętnie porozmawiam. Bardzo chciałem pani podziękować za rozmowę, za to, że pani się zgodziła na ten, mam nadzieję, wstęp do naszych dalszych jakichś rozmów, działań. No i będziemy w kontakcie. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo dla mnie osobiście ciekawe i edukacyjne. Myślę, że dla osób, które to oglądają też. No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.